Nie lada gratka dla melomanów. Na scenie warszawskiej Opery Kameralnej odbyła się pierwsza tegoroczna premiera Łaskawość Tytusa Wolfganga Amadeusza Mozarta. O wyjątkowości tego dzieła opowiedziała Alicja Węgorzewska, dyrektor artystyczna warszawskiej Opery Kameralnej. Przede wszystkim cudownie przygotowaną przez maestro Friedricha Haidera. Po raz pierwszy zabrzmiała z orkiestrą MACV, czyli na instrumentach z epoki, instrumentach historycznych. Wspaniała partia Aleksandra Kunacha jako Tytusa i Witelli w wykonaniu Anny Mikołajczyk, ale także Sesto w wykonaniu Elżbiety Wróblewskiej. To nasze najlepsze głosy w tej chwili w Polsce, a do tego ascetyczna, ale jednak bardzo sugestywna interpretacja w reżyserii Marka Weissa.